Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z powrotem u mnie na kanale w wyzwaniu dziesięcioleci. Tak, wiem co się rzuca na pierwszy rzut oka, znowu jest reshade. Wiecie co, to jest oczywiście dalej, wygląda tak sprawa, że ja lubię obraz z gry, to nie jest tak, że ja nie lubię obrazu z gry, ale wiecie co, tak jakoś mi się bardzo tęskniło za tym smaczkiem takim kolorystycznym i tutaj w tych dziesięcioleciach też bardzo mi to tak pasuje i fajnie tak podkreśla według mnie tę historię, więc postanowiłam spróbować dać ostatnią szansę temu reshade'owi i ściągnęłam sobie najnowszą wersję, chyba to jest wersja 5.2, tak mi się wydaje. I jeden preset ściągnęłam, troszkę tam go odrobinę dosłownie przerobiłam. No komputer grzeje się dalej, ale już go chłodzę na wszelkie możliwe sposoby w trakcie nagrywania i w trakcie grania. Także no co się może stać? Najwyżej się wyłączy komputer albo gra, no. Jedno z dwóch. Ale obiecałam sobie, że jeśli teraz się nie uda, to nie będę już kombinować. Nie jest to oczywiście najważniejsza rzecz tutaj w tych rozgrywkach, żeby był ten reshade. Chciałam spróbować, jeszcze dać szansę i no mam nadzieję, że mi się tym razem to uda, a jak nie, to wrócę po prostu do normalnego, oryginalnego koloru. Powiem wam, że miałam duży problem z tymi dziesięcioleciami, bo się tak wkurzyłam ostatnio na te dziesięciolecia i na tę grę, co oni mi tu zrobili z tymi simami moimi. Ale wczoraj tak przysiadłam i ogarnęłam ich tak już ostatecznie i nareszcie wyglądają tak, jakbym chciała, żeby wyglądali. Mamy bardzo wcześnie rano, bo jest chyba jakaś czwarta rano u naszych Benetów. Mamy tutaj Antonego i Adel, którzy zostali przed chwilą najlepszymi przyjaciółmi aż po grób, co mnie bardzo cieszy. No, dokładnie, idealnie trafiłam. 4.01 jest. Reszta domowników jeszcze sobie tutaj śpi, bo jest bardzo wcześnie, naprawdę. Ja ich położyłam spać w sumie tak parę godzin temu, ale widzę, że oni się już wyspali. Natomiast chciałam, żeby tutaj zjedli sobie razem wspólne śniadanie. A potem chciałabym, żeby nasza młodzież pobrała sobie dni wolne. W ogóle muszę im to zrobić. Weź dzień wolny, Adel już wzięła. Wyłączyłam im na ten akurat odcinek wolną wolę, bo chciałabym, żeby oni fajnie spędzili sobie czas w parku ze swoimi przyjaciółmi. A właśnie, będę musiała jakoś Nicole tutaj dokoptować do tej paczki, bo po tych błędach, co z nią miałam, to nikt jej dosłownie nie zna i ona już nie jest w naszym klubie, niestety. Gdzie to jest? O, dokładnie. Są wszystkie trzy dziewczyny. Christine jest przerobiona, też wam ją pokażę, bo naprawdę no, musiałam się ostro za nią wziąć, bo wyglądała wtedy tragicznie, niestety. Dobra, co ja chciałam tutaj zrobić? Chciałam tutaj wejść dzień wolny, tutaj też wejść dzień wolny i tutaj też wejść dzień wolny, wszystko się zgadza. Wiesz co, Ruth, mogłabyś zrobić jakieś fajne śniadanie, takie dla wszystkich. Podaj śniadanie. Weźmy sobie może omlet. Ściszymy ociupinkę muzykę na średnią. Dokładnie. Dobra. O, jest Christine. Widzicie, ona już wygląda kompletnie inaczej. Ma takie fajne, lokowane, czarne włosy. O, ty też sobie wziąłeś, Lucien też wziął. Luciena też przerobiłam. O, jest Lucien. Są podobni z Antonem do siebie, tak dość mocno. Ale jednak się różnią. I fajnie, oni już wyglądają tak, że już raczej się nie zmienią, nie? No bo ja tutaj nie daję tego pretin, tego moda, bo on jest fajny, ale strasznie tutaj się wydłuża ta gra. Przez to Lucien, co ja mówię, Jonathan się tutaj kąpie. Włączmy sobie może wszystkie światła, rozpal wszystkie świece i włączmy sobie... włączmy wszystkie światła, dokładnie. Co by można by było tutaj zrobić? Ty jak się wykąpiesz, to możesz nalać tutaj herbatę, bo usunęłam ten z modów czajniczek i dałam ten z pakietu ślubnych historii.
I zrobiłam tutaj herbatę taką pomarańczową, z tym z takim aromatem pomarańczowym chyba. Aha, tutaj w świecach będziesz, będziesz robić śniadanie. No dobra, przebiorę cię już tak po domowemu. Może w ten strój się ubierz, bo pięknie w nim wyglądasz. O, dokładnie. Ty się już tutaj wykąpałeś. Bawisz się dalej w wodzie, no dobra. Wy sobie dalej tutaj rozmawiacie. Też się, kochana, tutaj przebierz. Już cię tutaj daję. Nie mogę ich ciągle przebierać tym trybem zmień strój, bo Ruth ma po prostu jakąś ogromną kopę tych tych brudnych ubrań w swoim wyposażeniu. Ja już po prostu nie ogarniam tego prania. Nie jestem w stanie tego doprać wszystkiego. Także ja im zmieniam strój już w taki sposób. O, dokładnie. Mamy... No ty już, Antony, myślisz o pieluchach? Dobra, ciebie też tutaj przebierzemy. Zmieniłam mu strój w ogóle, tak jeszcze tutaj... A, w ogóle mam takiego moda, to za chwilę. Za chwilę wrócę do Antonego. Takiego moda dałam, ale weź ty się przebierz. Gdzie tak będziesz latał po domu? Takiego moda mam, że po prysznicu albo po kąpieli oni zakładają ręczniki tak docelowo, nie? Tak jak no, normalnie się w życiu też tam jakoś owijamy ręcznikami, czy przynajmniej się wycieramy w te ręczniki. Więc dziewczyny tak się tutaj, jak w tym dodatku spa, tak się przewiązują tutaj na klatce piersiowej tym ręcznikiem tak dookoła, a faceci tutaj w biodrach. Ale Jonathan, nie będziesz mi tutaj latał w samym ręczniku, bo już masz trochę starsze dzieci i dosłownie ci nie wypada. Natomiast jeśli chodzi o Antonego, to zmieniłam mu strój, bo Tiariel na pewno mi podpowiadała i możliwe, że jeszcze ktoś. I dzięki za to, że oni mieli jakieś takie dziwne reakcje na Antonego, bo może te spodnie, co on miał, sugerowały, że on jest nagi, wiecie, że on nie ma żadnych spodni i wszyscy tak reagowali dziwnie, dziwnie na to, jak on wygląda. Ale okej. Dobra, wy tam gotujecie. Siadaj sobie, kochana, tutaj. Razem z bratem. Chodź tutaj, Christine, i ty też tutaj chodź. Zaraz was przebiorę. Dobra, herbatka jest nalana. Herbatka jest nalana. Rozmawiajcie sobie dalej. Dzisiaj będę trochę tak tutaj stopowała tę grę, bo oni ciągle mają to świętowanie urodzin. Przechwalaj się nauką, możecie sobie pogadać. Bo ja już mam też taką obsesję na punkcie tego grzania się komputera. I ciągle tutaj też zerkam na to, jak się tutaj to zachowuje. Właśnie, miałam wam dać... O Jezu, ty już, Ruth, sobie wzięłaś tego omleta, a ja go chciałam dać tutaj, żeby każdy sobie wziął. Piąta rano śniadania, nie mogę. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam śniadanie o 5 rano. A tu świeczkę mi wlazło, dobra. Ciebie przebieram też, bo chciałabym, żebyście wyglądali tak na co dzień. Przepraszam was, że ciągle tak tutaj klikam, ale staram się tutaj ogarniać i komputer. Lucien, ty też się przebierz. I tutaj simy. O, dobra. Ja myślę, że możecie sobie wziąć tutaj po porcji. Weź porcję i usiądź sobie. Christine, ty też sobie weź porcję. Ty też i w sumie Adel też, bo jeszcze nie ma. A nie, Antony, tobie już zaznaczyłam chyba, nie? Tak? A, ty nie masz, dobra. Czeka, jestem dzisiaj trochę zakręcona, ale mam nadzieję, że mi darujecie. I zobaczcie, jak fajnie wygląda Christine. Super wygląda Christine. Ona miała takie długie, czarne loki. No i zostawiłam jej takie, bo naprawdę wyglądała super.
Chłopaki wyglądają tak samo, no bo to bliźniaki w sumie. Chłopaki, usiądźcie sobie proszę. Weźcie sobie tutaj jedz. Ty też sobie weź i usiądź. I pogadajcie sobie tutaj z... Widzę, że moja tutaj wolna czy niewolna wola niewiele tutaj daje. Patrzcie, dalej mają takie coś. No zobaczcie to. Strasznie to jest dziwne. Nie wiem czemu tak się dzieje. Że mają takie dziwne reakcje na tego swojego brata. Dobra. Gadajcie sobie tutaj przy stole. Chłopaki, czemu nie możecie usiąść po prostu? No zobaczcie co się... Ale one na niego też tak reagują. Ej, naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Nie kumam tego o co chodzi. Coś mają z tymi stołami ewidentnie nie tak. No i co? Wy rozmawiacie coś czy nie? Patrzcie, wszystko się tak jakby... A jakbyś się przebrał w strój, zmień strój na oficjalny, to by było tak samo? Dzień miłości. No zobaczcie to. To jest dokładnie to samo, co było z Antonem. Ojejku, co tu się dzieje? O, jak miło, Emery. Bardzo fajnie z twojej strony. A co ty będziesz robił teraz? Patrzcie na to. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Dobra, ja się tobą zajmę, Ruth, tutaj. Chyba im puszczę tą wolną wolę, wiecie, bo to już mnie trochę irytuje. Niech oni sobie robią, co chcą. Myślałam, że mi to w czymś pomoże, ale no niestety. Niestety nie. Możesz tutaj zrobić realistyczny taki. Coś, co jest ewidentnie nie tak. Nie ma tu żadnych takich nastrojników, żeby... A widzicie, to jest właśnie... To jest takie coś... O co chodzi, słuchajcie? O co chodzi z tym, że oni w ogóle ze sobą nie gadają? Patrzcie. Dobra, chodź tutaj, bo... Dobra. Kompletnie nie kumam tego, co się tutaj dzieje. Słuchaj, może ty byś się zajął ogrodem w takim razie. Sprzedaj wszystko. Chodź tutaj, proszę cię. A ja może po tym, jak oni byli tymi nastolatkami, ja im zmieniłam te grupy wiekowe, to może dlatego im się oni tutaj tak bagują, kurde. Nie wiem naprawdę, o co tutaj chodzi, ale to jest... Strasznie męczące. No dajesz, no co jest? Co się dzieje z wami tutaj? No dlaczego jak ja gram sama? Co tu się dzieje z wami dzisiaj? No naprawdę. O Boże. Ale wiecie co, jak ja gram sama, to wszystko jest okej. Naprawdę tego nie rozumiem. Znaczy, no wiecie, no to jest pewnie kwestia tego, że jest za dużo modów. No taka jest prawda. Zobacz, co się dzieje. Nic się nie dzieje. No kurde, no przecież normalnie wszystko możesz się przydać na coś i wyrzuć zepsute jedzenie z lodówki. Już przestań, daj już spokój, naprawdę. Antony, ty chodź tutaj na górę, pograsz sobie w szachy na przykład z Christine. O. Bardzo was proszę, zajmijcie się czymś, błagam. Graj. No leć tam, zagraj z siostrą swoją, proszę cię. Bardzo was proszę, zróbcie coś ze sobą i odejdźcie od tego stołu. A ty, Jonathan, zjadłeś już? No to możesz to odłożyć, możesz poodkładać te rzeczy. Żeby tutaj nie leżało. Takie fajne śniadania, nikt nic nie zjadł, no. Aha, super, bardzo się cieszę. Naprawdę rewelacja. O mój Boże, co tutaj się dzieje, ludzie? Naprawdę, naprawdę nie kumam. Chciałam ich dać do tego parku. Masakra.
Lubię tą rozgrywkę, powiem wam, ale czasami naprawdę nie ogarniam, co tutaj się dzieje. I serio, zdobyłeś drugi poziom ogrodnictwa przez samo zbieranie? No spoko. No to dobrze. Wy sobie tutaj gracie, tak? No dobra. Boże, ty jesteś, Christine, też głodna. A nie, o jakiej grze wideo? Co ja robię? Co ja robię? Zapytaj o Barabara. Wiecie co, no w sumie. Jak siostra z bratem. Mogą sobie pogadać o takich rzeczach, a co? Oskarż, nie, opisz nowy pomysł. Dobra. Ty sobie tutaj z mamusią rozmawiasz, bardzo fajnie. Zapytaj o hobby. Opowiedz śmieszną historię. No dobra, chyba jednak zostawię to tak, jak jest. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym, że oni tak reagują na tych simów. To jest naprawdę... to jest naprawdę... dziwne. To jest naprawdę dziwne, co się tutaj dzieje. Umiejętności komediowe. No dobra, no jak ktoś będzie głodny, to sobie weźmie to jedzenie i tyle. Dobra, no to chodź sobie skorzystaj z tego kibelka. I możesz coś tutaj w drewnie porobić. Możesz zrobić mebel, na przykład wannę. No patrzcie, zobacz, co się dzieje. A nie dzieje się totalnie nic. On ma spodnie z modów i ma koszulę z gry. O mój Boże, dobra, wiesz co, Lucien, idź no. Ale to tylko te dzieciaki tak reagują na to. Zauważcie. Dobra, Adel, chodź no stąd, poćwicz sobie grę na pianinie. Zostaw go już w spokoju, naprawdę, zostaw to już, bo to nie ma większego sensu. I będę musiała pokombinować, bo to jest... Zobaczcie, co się dzieje przy tych stołach. Nie ogarniam tego. I oni tak będą w kółko robić, nie? Tak, dokładnie. Masakra. Dobra. Zajmijmy się tym, na co mamy wpływ. Tak będzie najlepiej. Niech oni sobie robią, co tam im się żywnie podoba. Tam jakieś w ogóle jedzenie też leży. Masakra w ogóle, jaki to jest brud. Ród, musisz się tutaj zająć tutaj, posprzątać. Jako prawie inna pani domu. Bardzo cię zapraszam. Tu w ogóle jakieś różowe skrzypce stoją też dla dzieci. To chyba możemy sprzedać, myślę, na spokojnie. Bo już na pewno nikt nie będzie... Zobaczcie, mamy prania w ogóle, nie? Nikt na pewno nie będzie już na tym grał. I co, Adel, poszłaś czy nie? Jezus Maria, wy dalej tu stoicie. Patrz, no... Ale to tylko oni między sobą tak, bo ci rodzice tak nie reagują na to. Z rodzicami jest normalnie. W ogóle oni mają urodziny niedługo. Kiedy wy macie urodziny? Już! Wy macie już urodziny, słuchajcie. A przyjdź, przyjdź. Gorzej już nie będzie. Dobra, ukończona, spoko. No to już, już, już to sprzedajemy w takim razie. No i pięknie, dobrze. W ogóle ile mamy tych rzeczy? Musiałabym to posprzedawać, ale to później, bo kasy mamy całkiem sporo. Dobra, Jonathan, chodź no tutaj. Możesz jeszcze sprzedać, możesz sprzedać te cytryny, czy nie? Zbierz plon. No dobra, to pozbieraj te cytryny. Tu mamy to drzewko pieniężne, to podlej teren, bo się ususzy. Czy wy dalej to tam sterczycie? No, oczywiście, że tak. No dobra, fajnie. O nie, jeszcze tutaj, jeszcze tu oni przyszli. Tu w ogóle, ale co, nic tu się nie dzieje. Masakra. Dobra, zostaw to już. Jak ci to skasuje? Już zostawisz to w spokoju? Możesz to zostawić. A jakbyś się przebrał, nie wiem, w... Nie wiem, na imprezę, wszystko jedno. To będzie to samo? Chyba tak.
A jakby sobie pograł z bratem tam na górze, na przykład w szachy, możecie to zrobić? Graj z Antonim. Poproszę. Da radę? Nie? Niesamowite to jest. Słuchajcie, naprawdę. O Boże, nie wytrzymam, nie wytrzymam tego. Wiecie co? My sobie chyba wybierzemy się do parku, bo nie chcę całego odcinka spędzać na to, że oni tutaj będą sterczeć i się na siebie gapić, bo to jest naprawdę. O, Christine, coś? Zawstydzona. O mój Boże, kochany, dobra, wiecie co? Robimy tak, że Adele, Christine i Stephanie idą sobie do parku dzisiaj. Bierzemy Stephanie i bierzemy Christine i idziemy do parku. W tym momencie, teraz. Bardzo proszę się ruszyć. Adele, proszę cię. Co to będzie za odcinek? W ogóle jakaś masakra. Co jakiś gaci się śmiejesz? W ogóle jest okej. Proszę cię, no. Ruszcie się. Błagam was. No już. Już wyszedł. Już go nie ma. No idź. Idź. Jaki ładny obraz tutaj wyszedł. Trochę taki nie na czasie. O, teraz się od. No dobra. Teraz się obudziło. Dobra, fajnie. Patrzcie, jakie piękne dziewczyny są trzy, no. Idziemy, idziemy tutaj. O. I mamy. Spotkanie klubu przyjaciółki od serca rozpoczęło się. No idealnie, patrzcie, no. Zobaczcie, jakie są piękne wszystkie dziewczyny. Cudowne są po prostu. Jak wy się czujecie? No tak w miarę się czujecie, a Christine? Wiesz co, ta Adele mogłabyś tutaj, bo chyba jakiś grill, tak mi się wydaje. Albo mi się tylko wydaje. Ale tak myślę, że chyba coś tu było. Albo to skasowałam, czy coś. Oj, no to trudno, to skasowałam. W każdym razie, no nic się tutaj nie stanie. Możesz sobie pograć z Stephanie. Ty się możesz tutaj pochuśtać. I wydaje mi się, że ja tutaj grilla kiedyś widziałam. Zostawić te telefony, bardzo proszę. No i zobaczcie, te dziewczyny nie mają z tym w ogóle problemu. Proszę zostawić telefon. Wiecie co, ja dam tutaj grilla. Jeszcze się tylko tak rozejrzę, czy przypadkiem go tu nigdzie nie ma, ale chyba nie. Ja dam tutaj grilla i dziewczyny niech sobie coś zjedzą, bo widzę, że tam jest problem trochę z głodem. To momencik, jaki by tutaj tak mniej więcej pasował. No powiedzmy, że zamiast tej albo tą fontannę przestawię po prostu. O, na przykład tak. I dam tutaj tego grilla. Dobra. To Christine, możesz się przestać na razie bujać i możesz tutaj coś ugrillować. Możesz zrobić grillowane owoce na przykład. A dziewczyny sobie tutaj. A co ty jesteś brudna? A no to troszeczkę tak. Dobra. A wy możecie rozmawiać. Szept o za. Szepcz o zauroczeniu. Ty jesteś zauroczona w kimś, Adel? Zapytaj o pomysły. Aha, okej, dobra, to jest takie coś. Przyjazne. Dzielę się ekscytacją. Dobra, dziewczyny, chodźcie tutaj. Usiądź razem. Już dosyć tej gry. Chodźcie tutaj wszystkie i weźcie porcje razem. Tylko proszę również razem usiąść.
Dobra, wiecie co? Albo nie, nie będę tutaj oszukiwała. Tylko tutaj oszukam na tej higienie, która tutaj śmierdzi. Ta śmierdzi, no trudno. Troszeczkę czasem trzeba, no. Dobra, dziewczyny, pogadajcie sobie o czymś fajnym. Przyjazne, entuzjazmuj się posiłkiem. Zapytaj, jak minął dzień. I bardzo proszę tutaj też się... zabawne może, albo przy... entuzjazmuj się posiłkiem, jeszcze to zrobimy i tutaj zabawne. Przechwalę się figlowaniem, no nie na Adel, ty jeszcze nic, nic ten, nie, że tak powiem, nie robiłaś, nie? Opowiedz śmieszną historię. Bardzo proszę tutaj dziewczyny się zająć sobą. Należycie. No i tutaj to działa, no kurczę, po prostu już nie mogę, z tymi chłopakami jest serio coś nie tak. Tam jakaś gwiazda w ogóle przyszła. Fajne są dziewczyny. Jeszcze tutaj mi brakuje właśnie... O mój Boże. Jezus Maria, co to... Co to jest? Boże, jakieś tutaj horrory chodzą po tej parceli. Bardzo mi się podoba, jak przerobiłam tutaj Christine, no bo w porównaniu z tym, co było wtedy, no to jest nie była ziemia, zdecydowanie. Co ci nie smakuje, Stephanie? Ja wiem, że ty jesteś z dobrego domu i tak dalej, ale... Proszę nie używać telefonów, nie znacie czegoś takiego jak telefony. Może bym wam cyknęła jakąś fajną fotkę za chwilę. Zaraz coś tutaj wykombinuję. Możesz później sobie tutaj iść skorzystać. Skorzystaj i ty chyba też chciałaś. Nie, to skorzystaj normalnie. Dobra. Idźcie, idźcie. Jak się Christine załatwi, to pokażę wam jej stroje, które ma na inne okazje, że tak powiem. Ale Stefani tym się bardzo podoba. Jest naprawdę śliczną, śliczną simeczką. Mam nadzieję, że nie pójdziesz sobie teraz do domu. A nie, na huśtawkę idziesz. No okej, dobra. Ty siedzą tutaj. No dobra, dobra, już nie przesadzajcie. Chodź tutaj, Christine, też się pochuśtasz. Albo poproszę o pochuśtanie właśnie swoją siostrę, to pogadacie sobie tutaj razem. I myślę, że to będzie fajny pomysł. Bo szczerze mówiąc, nie chce mi się na chwilę obecną wracać do... na razie nie, nie będziesz szła dzisiaj, wiesz? Dzisiaj nie ma żadnych kółek, dzisiaj jest wolny dzień i odprężamy się w parku z przyjaciółkami. Uroczy jest ten park. Powiem wam, że jak on zimą... Aha, pani sobie fajnie tutaj usiadła, naprawdę. Szkoda, że poszłaś sobie, Stephanie. A tobie co? Z głową w chmurach, tak? Okej. Okay. Czekajcie, może bym... O Jezu, ci ludzie z tyłu. Chciałam fajne zdjęcie zrobić, a ci ludzie z tyłu tam mi zawsze psują tło. Nie, chłopak, nie, idź. O! Stefani, chodź się pobujaj tutaj z nami. Mały, idź do domu. Idź sobie, mały. Szczerze mówiąc, nie chce mi się wracać do tego domu. Boże, jak oni tutaj siedzą, co tu się dzieje w tej grze? Co tu się dzieje? A oni siedzą na tej, na fontannie. Albo może ona jest, wiecie, zmniejszona. Może dlatego. O nie, tu Stephanie flirtuje z jakimś chłopakiem w bluzie. Ubrany jesteś w ogóle nie na czasie, kolego. Tak na marginesie. A ty gdzie idziesz, kochana? Do jakiej pracy, kobito? Dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma. A właśnie, gdzie ty jesteś, Christine, kochana moja? Chodź na to. Tu jakieś łyse dziecko, Boże, w ogóle. Co tu się dzieje na tym sejwie?
Jak dojdę do tego, dlaczego te chłopaki wyglądają tak strasznie źle? No, ruszysz się, kochana, czy się nie ruszysz? Nie ruszysz się. Fajnie, dobrze. W takim razie pokażę wam, jak ona wygląda. Nie patrzymy na tę panią tutaj. Jak ona wygląda w innych strojach? Taki ma codzienny, tak wygląda w stroju oficjalnym. O, tak się prezentuje. Ma taką kitę jakby z tyłu. To jest chyba od Clumsy Alien, tak mi się wydaje. To jest od Clumsy Alien. Sportowych i do pływania oczywiście nie posiada. Zmień strój. No, do spania ją widzieliście. Też fajnie, fajnie wygląda. Dałam jej taką ala koszulkę pod spód, bo ta sukienka ma bardzo duży dekolt. Więc dla nastolatki to tak średnio to wygląda. Zmień strój. Tak wygląda na imprezę. Ślicznie. Tak w zieleni. Tak jak Adele bardziej lubi róż, taki brudny, to Christine zdecydowanie woli zieleń. I zobaczcie, jak ona ładnie teraz wygląda. Uważam, że naprawdę jest śliczna. Aż jej teraz zdjęcie muszę zrobić. O, dokładnie. I jeszcze, co ona tam ma? Aha, jeszcze ma na gorącą pogodę. Na gorącą pogodę i na zimną. Na gorącą wygląda tak. Też bardzo pięknie. Takie ma kwiecisty tutaj. Kwiecisty strój i taki kapelusz słomkowy. Natomiast na zimną pogodę wygląda o tak. Też w kapelutku. Te warkocze są cudowne po prostu. Jak taka damessa trochę wygląda. Ale ona jest taka trochę rozszczepana z głową w chmurach. Ona ma taką cechę, więc jej to jak najbardziej pasuje. Dobra, przebierzmy się już w to. Tego już używać nie można, bo to jest oczywiście dla dorosłych. Ale gdzie jest tutaj ta nasza koleżanka? Zawołaj grupę. Rozmawiaj o nowych projektach. O, kogo my tu mamy? Walter. Tak, ta fontanna jest pomniejszona, dlatego oni tak dziwnie siedzą. Ta Emery tutaj przyszła, Boże Święty, to jest jakiś Derek. Strasznie się tutaj pobagowali. Dobra, odbagowaliście się już? Co to jest za dziecko w ogóle? Jezus Maria. No i widzicie, taki to jest właśnie odcinek, no. Dziecko z plecaczkiem, z pieskiem w ogóle, super. Zastanawiam się właśnie, czy nie połączyć Adele z Walterem. No bo Antonego bym dała ze Stephanie, zdecydowanie. Myślę, że to jest dobre połączenie. No a z kim resztę tutaj wyswatać, nie? Co ty się tak uczepiłaś tej naszej Christine Emery? No daj już sobie spokój. Dobra, a może wybierzemy się do domu i zobaczymy, co u chłopaków. No, chyba tak zrobię. Zobaczę, co się dzieje tam w domu, chociaż boję się tam wejść w tym momencie. A, no dobra, jesteśmy tutaj. Widzę, że się tutaj niewiele zmieniło. A, ten dalej reaguje na to, kurde, nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra, chodź, Lucien z ojcem tutaj. Chodźcie sobie tutaj na ławkę, pogadacie o jakichś męskich sprawach. Chodź no tu, usiądź. Mam nadzieję, że ci się to uda. Nie jest to trudna czynność. A ty, Antoni, bardzo proszę tutaj z mamusią sobie... Możesz sprzedać ten obraz. Nawet ładnie poszedł. A gdzie jest mamusia? Powiedzcie mi. A mamusia będzie oglądać zdjęcie. Ona bardzo lubi oglądać to zdjęcie. Tak zauważyłam. Lucien, czy ty mógłbyś usiąść z ojcem i pogadać sobie z nim? I zapytać go, dlaczego twoje rodzeństwo tak dziwnie się zachowuje wobec ciebie? Pogadajcie
Ale o czym ty chcesz świętować? Czy ty masz dzisiaj urodziny? A nie, no przecież oni mają urodziny, Boże kochany, no tak. Ale nie będziemy już wyprawiać tych urodzin, bo już przecież ile można tych urodzin wyprawiać? Oni i tak. Oni i tak się nie zmienią. A ty na co tak patrzysz? Przepraszam cię bardzo. A, bo tam Emery przyszła. O Boże, kochany, co tu się dzieje? Co to się kurde dzieje? No cześć, kochana. Przynajmniej ty będziesz działać normalnie? Czy nie? Porozmawiaj. No dobra, spytaj ją, jak się czuje w ogóle. Ożywiona rozmowa. Tyłem do niej, super. Obejmij. Emery też zaraz będzie miała urodziny. No, oni wszyscy się będą starzeć. Narzekaj na miejscową młodzież w sumie, bo się nie potrafią ubrać ani zachować. Emery, to nie są. To nie są święta Bożego Narodzenia, kochana. Rozmawiaj o zainteresowaniach. One też mają bardzo fajny tutaj kontakt ze sobą. Zabawne, rób zabawne miny. Ale ja ich nie będę przerabiała już na starość tak jakoś za bardzo, bo oni się już no, nie będą zmieniali swojego wyglądu aż tak. Nie kumam tego. Nie kumam tego, co się tutaj dzieje, naprawdę. Mnie się wydaje, że to jest kwestia tego moda pretin, który niby wyłączyłam, ale dalej coś tutaj jest. Nie tak jest. No dobra, kochani, ja myślę, że powoli będziemy się żegnać tutaj z naszą rodzinką Bennett. Ja jestem przerażona czasami, jak mam tutaj wejść. Namaluję jeszcze jakiś obraz ładny. I w sumie są czasami takie momenty, że miałabym ochotę wyprowadzić już te dzieciaki stąd. Serio, nie wiem, co się tutaj dzieje. Patrzcie, oni stoją dalej, nie robią nic. Totalnie, nie wiem, nie wiem. No, ona tak nie ma, widzicie? Oni normalnie ze sobą tutaj gadają, a co się z tymi? Ewidentnie nie tak. Nie wiem, będę musiała pokombinować. A ty co będziesz robił? Porozmawiaj. No dobra, przynajmniej ty jeden możesz normalnie z nim porozmawiać. Dobra, skupmy się tutaj na pięknym widoku Ruth, która sobie maluje piękny obraz. Ten sam co ostatnio. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał mimo tych wszystkich komplikacji i że nie macie mi za złe, że ja tutaj tak mieszam i mam taki chaos w tych odcinkach czasem, ale naprawdę sami wiecie, jak to jest z sinami. Ciężko, ciężko dojść czasem do tego, co jest nie tak, co się dzieje nie tak, jak trzeba. Dobra, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. I cześć, do kolejnego odcinka.